Proszę Państwa, nie mamy dzisiaj łatwego zadania, bo czekają nas naprawdę bardzo trudne mecze. Moim zadaniem jest dzisiaj zagrać 5 meczy. Zagramy na pewno z Widzewem i na pewno z Lechem Poznań. Później jeszcze z Rakowem Częstochowa. To są bardzo ciekawe mecze. Jest jeszcze Korona, Zagłębie i Krakowia. A nie, sorry, to mi wyszło 6 meczy. O, ja pierdolę. No dobra, no to w każdym razie bez Krakowi. I plan jest taki, żeby pierwszy mecz zasymulować z Lechem, Rakowem i Koroną zagramy, a z Zagłębiem zagramy jeszcze, albo nie, z Koroną, z Zagłębiem zagramy cały mecz, a z Koroną zagramy szybkie, kurwa, tam akcje. Dzięki temu na odcinek gra masz 5 meczy i to jest sporo, przez co kariera całkiem szybko się rozwija. Więc tak jak mówię, pierwszy mecz symulujemy, jest to Widzew Łódź z Widzewem, wielokrotnie już żeśmy grali i remisujemy 2-2, o nie. To słabo, nawet Mostowiak nie strzela żadnej bramki, no my i tak już w lidze nie mamy na co liczyć, ale chociaż się utrzymać gdzieś w środku byłoby spoko. A, tu jeszcze powołanie do reprezentacji, jeszcze reprezentacja będzie grała w trakcie, ale jak, jeżeli to są tylko towarzyskie, to skipujemy je w pizdu. No dobra, gramy z Lechem. Lech, który jest drugi w tabeli, jest to ważny mecz, właściwie nie dla nas, tylko dla właśnie przeciwników, bo oni walczą o mistrzostwo, a my możemy im zepsuć plany. Mostowiak może im zepsuć plany, więc trzeba się wykazać jak najlepiej na tle mocnego rywala. Znowu napierdalają w te bębny. Dobra, oczywiście biorę zadania z podaniami na połowie przeciwnika, bo to najprostsze, co może być. Dawaj mnie tu! Dobrze, Mostowiak! O Boże! O Boże, nawet do tego nie dobiegł, ja jebie. To się wydaje takie ładne wypuszczenie, ale jak już dotykam piłki, to nagle tak wszystko się spowalnia, nie wiem, no. Dobra, ale teraz Mostowiak to już musi dostrzelić. Mostowiak! 1-0, gratulacje Marek, ależ to załadował. To jest niesamowita bramka, świetnie wypuszczony, te lepsze zespoły nie mają obrony, no taka jest prawda. Pięknie, Marek Mostowiak z Lechem Poznań strzela bramkę. No i właśnie o to mi chodziło, z tymi najlepszymi drużynami trzeba się wykazać najlepiej jak się da. Chociaż no ja nie mówię, że to już jest wygrany mecz, bo za chwilę może się to wszystko zmienić, ale zobaczymy. Aj, zjebane podanie piętą. O, niebezpiecznie, no i właśnie o tym mówiłem. 1-1, Lech Poznań. Ali Golizadek to jest? Golizadek? No tak, to jest właśnie on. Pa, jakiego trika umiem. Cyk, cyk. Neymar. Wuja, umiem jak Neymar. Dobrze, tu jeszcze zagranie przed pole karne. Świetnie to rozgrywają, jest Kurzawa. Ja pierdolę, Kurzawa, ja mam cię dość, łysa pało. A jak Marek Mostowiak tutaj wypuścił kolegę z drużyny i teraz ten kolega z drużyny jakby, nie wiem, coś zrobił tutaj tak, żeby może ja też bym mógł coś zrobić, ale... O, czekaj, ja pierdolę, nie przeszło. Świetnie to Marek zrobił, lewa noga! Fineska szła, fineska w okienko, albo w trybuny. Patrz jak wypuszczam Kurzawę, o Jezus, co za piękne wypuszczenie, tu jeszcze jakiś strzał z dupy. No niestety, takimi strzałami nawet w B-klasie bramkarza nie pokona się. Nie wiem, Imo Kurzawa źle to rozegrał, co to była za wrzuta głęboka? Proszę odbierz mu jeszcze, o! Dawaj, dawaj, mordo, leć, strzela! I broni to bramkarz, ależ to było dobre rozegranie akcji. O, może Marek Mostowiak do główki dojdzie? No tam próbował, ale no kurde, nie lubię takich rożnych jak się odbije do bramkarza. Pięknie, ależ Mostowiak się tu urwał, jest Kurzawa w środku pola karnego i gol! Tak jest! Asysta i bramka Kurzawy. Pięknie, nadal cię nie lubię, śmieciu, ale zaimponowałeś mi tym, że teraz pięknie się ustawiłeś i jaka piękna akcja. Jestem dumny, jestem po raz pierwszy dumny z tej drużyny, bo wszystko zagrało tak jak powinno. Z Lechem wygrywają 2-1. O, trenerze, świetna zmiana. Mostowiak dyszka, Mostowiak 10 ocena. Boże, co za świetny mecz w ogóle. Patrz, jak wypuszczony Grosicki, świetnie. On niestety odgrywa, ale weź mi tu, dobrze, dobrze, dobrze. O kurwa,
Cristiano. No i koniec meczu, o kurde, szybko się skończył ten mecz. Myślałem, że jeszcze trochę pogramy, ale wygrywamy na wyjeździe z Lechem Poznań. Chyba na wyjeździe, bo taki huk jest na trybunach, że ja nie wiem. Chyba tak, bo dużo flag Lecha Poznań. Pięknie, panowie. No tak, to było na wyjeździe. Super, super, ale trener będzie zachwycony. A, jednego zadania nie zrobiłem. Chyba posiadanie piłki, ale z tym posiadaniem to trudno. Dobry występ meczowy, nawet gra wie, że ja dobrze wszystko zrobiłem. Pochwalę kolegów z zespołu, tym razem zasłużyli na moje pochwały, trzeba przyznać. I może coś kupię nawet z tej okazji. Kupię ręczne koszule i jedwabne krawaty, elo. No i my mamy teraz właśnie towarzyskie reprezentacje. Gramy z Belgią i z Polską, chciałem powiedzieć, i z Anglią. Ja nawet nie jestem w podstawowym składzie i... A, już jestem w wyjściowej jedenastce. Kurde, szybko poszło, panie trenerze. Mam 4 punkty do wydania. Tu jeszcze chciałem je wydać na strzały z daleka, wykończanie i woleje. I myślę, że dzień meczowy Belgia, tylko że ja to symuluję. Kurde, 2 gołtów na napadzie? Ej, fajny składzik w ogóle wystawia Probierz. Krychowiak. Ja przychodzę do wyniku, nie chce mi się towarzyskich grać. Trochę strata czasu. Polska wygrywa 2-0. Żurkowski i Milik strzelają, a... Aha, mnie zmienili już w połowie. No i tutaj znowu podobny skład, trochę inny, na mecz z Anglią, na Wembley. A zobaczymy, jak sobie Polska poradzi, bo na razie radzi sobie niesamowicie, a i tu już szkoda, niestety przegrywa. Piątkowski strzelił bramkę. Mostowiak w 10 minucie, co to jest, nietrafiony karny? Pierdolisz, ale później mnie nawet nie zdjął. Ja pierdziele, karnego nie trafił Mostowiak. Słaby występ meczowy, aha. No i gramy znowu z Rakowem tym razem, to jest lider ekstraklasy. Przed chwilą graliśmy z drugim miejscem i wygraliśmy, zobaczymy, jak sobie znowu na wyjeździe poradzimy z mocnym rywalem. Znowu to jest taki mecz, który fajnie byłoby wygrać i fajnie byłoby się pokazać z dobrej strony. Dawaj, Mostowiak. Jakie zadania mi dają dzisiaj? Uwaga, ocena oczywiście, ofensywne podania. Posiadanie, no ofensywne podania, inaczej nie widzę tego. Ale malutki ten stadionik, ale taka prawda, że Raków gra na takim stadionie właśnie. Dobrze, podanie do Mostowiaka. Ja nie będę tutaj nie wiadomo co robił, po prostu odegram sobie jeszcze raz i kolejne podanie na połowie przeciwnika. A strzelaj, kurzawa! To w ogóle bez sensu było. Kurde, tak pięknie mogło być. Tylko jakbym wbiegał, a ja wstałem jak kloc. Dobrze, Mostowiak, będzie okazja na dośrodkowanie. Jeszcze dobrze nie dośrodkowałem ani razu, szkoda trochę. O, mamy rzut wolny! O cholera, ja nie umiem strzelać rzutów wolnych. Kompletnie, ale... O, spróbuję, no a co, czemu mam nie spróbować? Siły tak na 3,5 paska, zobaczmy, dobrze leci! Za mocno podkręcone, ale okej, już tak w miarę będę wiedział, w razie gdybym miał strzelać jeszcze raz. Jeszcze ani razu chyba nie strzelałem w tej serii. Pa, co się dzieje, pa, co się dzieje? Pa, Mostowiak sam! O cholera, co tu się dzieje? Nie wiem! Mostowiak, Mostowiak ma szansę i poprzeczka po rękach bramkarza, ależ to była świetna szansa. Aj, szkoda, że to nie siadło, trochę tam trollowałem przez chwilę, bo trzymałem tą piłkę, później to się wyjebałem na tą piłkę w ogóle, ale ostatecznie prawie strzeliłem gola. Dobrze, znowu Mostowiak, jest kurzawa, jakimś cudem przeszło to podanie. No kurwa, kurzawa, ty to jesteś kurwa łeb. Jak sklep. Dwóch typa obok niego, on se piętką w nich strzela. 200 tysięcy IQ. Nie widziałem jeszcze takiego świetnego zagrania. O Jezu, co on robi? Jaką bramę mi strzelili? Znaczy właściwie to ten jeden mi strzelił, okiwał całą obronę. Jakie sztuczki. Pokaż mnie to jeszcze raz, trochę słaba kamera. Tu nie widać, ale ja pierdzielę, nie wierzę. Przegrywamy 1-0. O! A, jednak nie. O, też dobry strzał z rzutu rożnego. Ale bramkarza prosto. Cholera, 20 minut zostało. Groźba zdjęcia z boiska. Aż taki chujowy jestem? Nie, no, nie przesadzajmy. Jezu, ale ty na czas grasz, jak my przegrywamy, palancie. To jest dobra okazja. Jest tutaj i jest Marek Mostowiak! I gol! Ale bramka pięknie rozegrali. To w końcu moja drużyna sama wzięła piłkę. Rozegrała tą akcję tak, żeby mi tylko podać i żebym tylko ja strzelił. W końcu właściwie Mostowiak, żeby strzelił. Wow, pięknie. Co za podanie. Masterclass. Jeszcze tutaj zgranie Grosickiego. Lewa noga od słupeczka. No to chyba, trenerze, mnie teraz już nie zdejmiesz, co? A my jeszcze walczymy o wygraną. 5 minut, co prawda, zostało tylko. Mostowiak, 19 bramek w 29 meczach. Chyba ok.
Patrz, jakie piękne. Panie sędzio, czemu mi to skończyłeś? Ja bym to wykorzystał. To już leciała brama. Widać oburzenie na trybunach. O, to jest mocno jak zdenerwowany. Coś tam mówi, kurwa, śmieć mi skończył mecz. Jebany. No i tylko jedno zadanie udało się zrobić, przez co spadam na ławkę rezerwowych. Spokojnie, zaraz odrobimy to na treningu, ale trochę lipa. Kiepskie wyniki menedżera. Dobra, więcej czasu z szefem. Jeszcze tego nie brałem nigdy. A mnie denerwują te korki w tle, jak hałasują po prostu. Już wyszedł. Byłem z szatni, a one dalej. No dobra, mamy koronę. Korona jest prawie w strefie spadkowej, 15 miejsce. My cały czas mamy to 8. Nieźle nam idzie z tymi lepszymi drużynami, z tymi słabszymi gorzej. I pewnie z koroną właśnie teraz przegramy, ponieważ wybieram, tak jak mówiłem, gramy najlepsze akcje tylko. A na tym trybie chyba tylko raz wygraliśmy, cała reszta to są porażki. Zobaczymy, może przełamiemy klątwę. Bo ja lubię ten tryb, tak jak mówiłem zawsze, ale po prostu nam nie wychodzi. O, mamy dobry atak, mostowiak. Może spróbujmy tutaj ładnie strzelić zewniaczkiem. No nie, bez sensu. Znowu atak. Czy dam radę wyjść sam na sam? Nie, nie dam rady. Będę musiał tu odegrać. Dobrze jest Grosicki. Znowu on gra do mnie piłkę. Ja odegram znowu do Grosickiego. Grosicki, dawaj do mnie. Cholera, nie przeszło. Myślałem, że przejdzie. Dawaj tu, dobrze. Mostowiak. O, czekaj, bo ta piłka to chyba nie leci do bramki. Cały czas 0-0, także jest fart, że nam nie strzelili gola jeszcze. Mostowiak, główka! Co to za bańka, że się odbiło od podłogi? No i przegrywamy, kurwa. Dobra, muszę okiwać tylko tego typa. Nie udało się, ale jeszcze Kurzawa mi poda piłkę i ja strzelę gola w końcu! W końcu strzeliłem bramkę, uff! Ale gdyby nie Kurzawa za mną, Kurzawa, teraz mi zaimponowałeś ten jeden, jedyny raz, dzięki. Aha, no i tak się kończy, a nie, nawet nie tak, bo nam doładowali jeszcze jedną bramkę, a my przegrywamy. No właśnie, właśnie. Szkoda, ale chociaż jestem zadowolony z tego, że się bramkę udało strzelić. O, tutaj mamy króla strzelców w ekstraklasie, ja mam 20 bramek. Najlepszy jest Iszak z Lecha Poznań, który ma 23. Mamy jeszcze parę meczy do końca ligi, więc jest szansa, żeby go przegonić. Będziemy starać się zrobić, żeby Mostowiak był królem strzelców ligi. No dobra, to mamy ostatni dzień meczowy. Czy uda się strzelić bramkę, a czy może jakąś asystę? Ale znowu na wyjeździe gramy. Jakoś tak to wychodzi, że na wyjeździe. Skuteczność dryblingów. To chyba uda mi się zrobić. Posiadania piłki znowu nie zrobimy, bo my gramy z kontry cały czas. Jezu, naprawdę to wpadło. Nie spodziewałem się. Myślałem, że bramkarz to wyciągnie, ale przegrywamy 1-0. Dobrze, Mostowiak, jest zagranie, ale do kogo? Jeju! Podawałem tego bliżej, a on tak chciał do tego dalej i tak wpadło pomiędzy, że nikt, kurwa, nie dotknął nawet tej piłki. Może to dlatego, że trikiem zagrywałem. No w sumie statystyki podań też nie mam jakiejś najlepszej. Oho, to może być 2-0, na szczęście tym razem broni bramkarz. Nie wiem, czemu on nie wybronił tego wcześniej, ale to chyba jakiś inny bramkarz jest, mi się wydaje. 81 numer, to nie jest ten podstawowy. Mostowiak, jakim cudem on to zablokował? No cholera, 30 minut do końca. Zagłębie Lubin jest tutaj zdecydowanie lepszym zespołem. Dobrze, dobrze, przeszła ta piłka, Mostowiak! Kurwa, wyrzuciłem się. Patrz, jakie przejęcie Mostowiaka i byk. Nie no. Ręka? Karny? W końcu pierwsza ręka będzie chyba. Ja chcę ją zobaczyć na powtórce, czy faktycznie. A ty kurde, Grzybek nie da rady i ja strzelam. Okej, mamy rzut karny, na szczęście. Karne się łatwo strzela. Zobaczmy, Mostowiak. No, pięknie. Pierwszy rzut karny strzelony przez Mostowiaka. W końcu jakiś karny. Mówiliście, że dużo tych karnych będzie. Wcale nie ma tak dużo. To jest w ogóle pierwszy raz, a włączyłem już te ręce dawno temu. Na szczęście mamy bramkę Mostowiaka, więc kolejna dopisana do króla strzelców. No i tylko żeby ten Iszak już nic nie strzelał, no będzie dobrze. Ja pierdziele, nam też by mogli nie strzelać. No i Kurzawa, kurde, jakie ty podania wybierasz? Nie wiem, on traci piłkę non-stop. Dawaj, dawaj, ostatnia akcja, Mostowiak leci. Sam leci, nikogo więcej nie ma. Nie wiem co zrobić, on mi zaraz odbierze jakieś dośrodkowanie. Może uda się jakimś cudem, choć ta wiara jest już żadna. Nie, jeszcze jakaś jest.
Tu mi dobrze, dobrze. Aj, byłem na spalonym. Cholera, myślałem, że już nie jestem. Szkoda, bo już się odwracałem do lewej nóżki, szłapiła. Ale nieźle, bo na wyjeździe wyciągamy jeden punkt. Także mogło być gorzej, zdecydowanie. Na szczęście trochę fartem ręka była i wszystkie zadania udało się zrobić, także spoko. Mamy też punkty do rozwoju naszego zawodnika. Daję cały czas te wykończenie i woleje. No i w końcu miałem też jakiś rzut wolny, więc może celność rzutów wolnych bym tutaj dodał. No i jutro, proszę państwa, gramy z Koroną. Czemu chciałem powiedzieć z Koroną? Z Krakowią. Ale ten mecz nie jest ważny. Najważniejszy jest mecz, który będzie po tym meczu, czyli Puchar Polski. A dokładnie półfinał Pucharu Polski. Oj, widzę, że jeszcze później gramy z Legią. Bardzo fajne mecze jutro nas czekają. Co jeszcze mamy w maju? Wyjazd do Radomiaka. No i tu się już kończy liga? A, widzisz. Ej, czyli w następnym odcinku kończymy już sezon, na to wychodzi, więc trzeba po prostu wymyśleć, do jakiego klubu mamy się udać, bo nadal nie wiemy. Co prawda was pytałem o to w poprzednim odcinku, ale jeszcze nie widziałem komentarzy. Także może będziecie jeszcze mieli jakieś ciekawe propozycje klubów, do których mamy się udać, bo jutro już będę chciał ustawić tutaj w agencie no klub, który ja sam sobie wybiorę, bo ta rekomendacja, mamy parę rekomendacji, Pendik Bor. A, tylko że tu nie mamy tych asyst, ale Blackburn już by można było, Montpellier, Westerlo zrobione i AGF, ale to jest w ogóle, no te Montpellier jeszcze spoko, nie? Fajne, League One. Kurwa, gdzie to się robiło, żeby zobaczyć inny klub? A co, ja już nie mogę tego ustawić? O cholera, tu się dało to zrobić, ale już nie mogę, coś trochę chujowo. Bo chciałem zobaczyć, jakie wymagania ma Brentford. No bo jednak Mostowiak debiutował w Brentfordzie. Oczywiście to było jeszcze w poprzedniej serii w Football Life'ie i chciałbym zobaczyć, jakie ma wymagania, bo to byłaby ciekawa analogia wrócić do Brentfordu, ale aktualnie nie mogę tego zrobić i nie wiem, czy będę mógł w ogóle. No dobra, ale w każdym razie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeżeli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli się nie podobało, to też zostaw łapkę w górę. Co ci szkodzi? No co ci szkodzi? I widzimy się na premierze kolejnego odcinka. Dzięki i na razie.